Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto po dłuższej przerwie Battle Chasers Night War. Od ostatniego spotkania nie wiem co się stało, jedne co pamiętam to, że mamy teraz Nolana w drużynie. No i chyba czas go w końcu sprawdzić. Już widzę, że dosyć fajnie się zapowiada. No ale i tak, największym atutem tego gościa jak nic będzie jego wielki nos, który, no nie będę ukrywał, kojarzy mi się dosyć mocno z pewnym niekoniecznie przyjemnym osobnikiem związanym z Dark Soulsami, zwanym tak zwanym, no jak to się nazywało, też chyba Patches, czy jakiś tak. Uwielbiam gościa, nie ukrywam, ale no nie będę was okłamywał, Patches nigdy nie był przyjaznym gościem. Co miejmy nadzieję, że się przekonamy, że w sumie wy się przekonacie podczas moich streamów Dark Soulsów, o ile no jeszcze będę miał chwilę wolną i nie będą mi kradli gier. Trzeba w sumie, no, właściciel gier nie będzie z nich korzystał, żebym mógł spokojnie grać. Ale dobra, mniejsza z tym. Póki co zobaczymy co i jak i... nie, powiem wam szczerze, już mi się ten Nolan podoba za jego sposób animacji i w ogóle. Tak, trochę wydaje się być wariatem, trochę taki niepoważnie podchodzić do bitwy, ale jednocześnie fajny. I co najważniejsze, bije magicznie, co? Może być naprawdę jego sporym atutem, ale dobra. Expy, super. Części, inne rzeczy. No. I... o, jest sterowiec. Dawaj ta. Bijmy się ze sterowcem. To mnie wydarzyło, ale ja chciałem. Nie zaczyna. Dawno nie grałem, a ja już wpadam tutaj na... w sumie właśnie sterowca z własnej woli. Jezu, nie, no to się skończy źle. Dobra Nolan, pokazuj swoją moc. Kęga? Czy żeby to było... jakie fajne. Dobra. Ale chyba to było to, co było w sumie zaprezentowane na intrze do gry. Nie wiem, czy wy w sumie widzieliście, czy nie, ale no. Dobra, trucizny się zaczynają. I inne groźne rzeczy. Podpalenie. Jak to działa? Super. Nie mamy już też zrywu, żeby aktywować cokolwiek, więc... coś mi mówi, że to mógł być błąd spory. Dobra. A ty, mój drogi dziadku... Lodowa lanca... nie, ognista burza. Nie ma co oszczędzać na manie i innych aspektach. Zdecydowanie nie ma co oszczędzać. To się mówi, że możemy przegrać nawet tą bitwę. To ja niestety. No, chyba to będzie porażka. W sumie, Nolan został, a my uciekliśmy. Nie, dobra, jest. Czyli mój błąd. Nie jestem jeszcze na to gotowy. No i dotarliśmy jeszcze do złomowa. Aha. Czyli, że złomowo to jest pod ziemię. No, w takim wypadku to ja chyba podziękuję. I prędzej pójdę. Niech, z chamu nie chcę chlać. No ale kontynuując, prędzej pójdę się zająć jakimiś innymi rzeczami, bo jednak nie chciałbym zginąć od początku. Mroczny sztandar Tygora. Pewnie błyskotka. Ciekawe. Odporności unik. Dobra. Ktoś jeszcze ma błyskotkę, czy... właśnie... a, nikt nie ma.
takim wypadku chyba jemu jest najbardziej papierowaty, a nie ukrywam, nie chciałbym, żeby zmarł. No i tutaj jakiś wróg pewnie. O, nie jest tak źle. To się ogarnie. 101 wszystkim. Albo 174 jednemu. To fajne rzeczy, ale czy jest to konieczne? Dobra. Zaryzykuję. I w sumie na początek zająłbym się tym czymś. No i Breto. Ty nawet nie ma co czekać. Marnujesz zrywa. Trzeba leczyć. Nie będę ukrywał, brakowało mi trochę spotkań takich solo. Właśnie w gierkach takich spokojniejszych niż Terraria. I wiecie co, mam taką teorię. Możliwe, że to właśnie Nolan uczył naszego golema bojowego, jak leczyć w ogóle. I się zaczyna. Usunął efekty, jeszcze się wyleczył maksymalnie. Wredne. No i dobra. Może się uda. Gołnicę stwić. Dobrze. Czyli on już nie jest aż tak groźny, ale w sumie będę pewnie żałował, ale dobiję go. Nie, za animacje zabójcze. Oj. I powiem szczerze, to też pokazuje mi to jedną rzecz. Jak to działa? Nolan jak nic będzie w mojej ostatecznej drużynie. Na pewno. W sensie, nie ma szans, żebym go porzucił. Może Gali porzucę, może Breto, może kogoś, ale nie Nolana. Po prostu ta animacja aż jestem zbyt piękny. Aż zbyt w moim stylu, żeby po prostu tak powiedzieć papa gościu. No i jeszcze na olbrzymi nos. Ja, tam też na pewno na to wpłynął. Dobra. To teraz tak. Zobaczymy, czy jeśli to się uda, to coś fajnego wyjdzie. No niestety nie. Ale wydaje mi się, że gość już jest dosyć łatwy do pokonania, więc... No wszyscy są już w dobrym stanie. Spodziewam się czegoś więcej. No ale kontynuując właśnie, cała drużyna jest w dobrym stanie, oprócz ewentualnie Breto, który będzie ma największe możliwości lecznicze, więc nie ma co się przejmować. Dobra, padli. W sumie teraz jedno co mi jeszcze zostało, to ewentualnie pójść do pierwszej wioski, tam się przespać, odpocząć czy coś i liczyć na to, że może odkryjemy jakieś rzeczy dla Nolana do kupienia. Nie będę może zmyślał, nie będę mówił co, jak, gdzie. Czuję, że Nolan może być mocny, ale może trochę brakować jeszcze sprzęta. Dobra, pojedynczy wrog. Będzie easy. Ale nie ma co czekać. Tajemny pocik, bić, zabić. Easy. Szkoda, że nie mam jakiegoś sposobu na jeszcze bardziej go spowolniania, ale no cóż. Niestety tak wynikło. I 53 z krytyka. Zawiodłeś na ciebie. Na tobie. Twój niedobry beboku. I bij. Obrażenie niewielkie, szczerze. Mnie nawet Gali bije trochę więcej, ale no. Jak mówiłem, ono ma porządny sprzęt, ono jest rozwinięte. Nasz biedny Nolan jest tak naprawdę świeżakiem trochę. Chociaż tak, najgorzej, jeśli chodzi o poziom. Potem zostanie blizna. A, mam jakąś dobrą odporność na magię chyba. Albo ogólnie ma zwiększoną odporność, bo w sumie 32 tylko zadałem. Dobra. Fajnie. Niewiele ekspów, ale przynajmniej jakieś skarby. I co my tu mamy? Strzemki grubej skóry, ser, to wszystko. Oj, Gron, nie rozpieszczasz nas. A tutaj co mamy? Okej. Coś mi mówi, że lepiej, żebym tam nie las. Zdecydowanie lepiej będzie chyba zajęcie czymś innym. Tak więc wracamy do wioski. Są w sumie do rozdroża, jak to się prawidłowo nazywa. Tymi stworami nawet nie ma co się na razie przejmować. Może później, może kiedyś. Ale mówię, na razie nie ma co. No, nawet już z tym nie chcą się bić. Coś tu się stało na rozdrożach w karczmie. Tak więc zobaczmy.
To znowu wy? Mam jeszcze jedną propozycję, jeśli jesteście zainteresowani. Kolejne pająki? Nie. Chodzi o coś innego. O śluzy. W kanałach rozpleniły się śluzy. Jak one się tam dostały? Nikt nie jest pewien. Zaczął stamtąd dochodzić coraz gorszy smród. Straszny smród. Nie mamy pojęcia, co tam się dzieje. Ale jeśli sprawdzicie to dla nas, pomożemy. Zajrzymy tam, okej. Okay. Jeszcze członków drużyny. Jeśli mamy iść do kanałów, to w sumie nie wiem, kto będzie lepszy, gorszy. Ale powiedzmy, że zostanę przy takiej drużynie, jaka jest. I wejdę do kanałów. Miejmy nadzieję, że nie pożałuję tej decyzji. I w sumie myślę, te są inne. Ale cóż, musieli trochę to zrandomizować pewnie. I znowu jakiś notatnik, a może taki sam? Nie, dobra, pewnie to będzie to samo, tylko ja coś nie pamiętam. Dobra, jednak to są te same podziemie. Przeszukaj dziennik. Dobra, dostrzegasz, że ten szkielet stanowią samiutkie kości. Większość z nich pokrywa wilgotna, śluzowata powłoka. Kości z tych dłoniach, trup trzyma jakiś dziennik. Przeczytaj dziennik, okej. Okay. Dziennik jest uszkodzony i pokryty jakąś mazią, lecz kilka wpisów da się odczytać. Jeden z nich dotyczy asystenta, Maxa. W kolejnym autor opisuje swoje ostatnie chwile. Dobra, o Maxie. Na pewno dostał nauczkę, pora go wyciągnąć. W kolejnym fragmencie zapisano, ostatnie tygodnie bez niego uzmysłowiły mi, jak bardzo musiał się usamodzielić, żeby osiągnąć najwyższą biegłość jako alchemik. Ostatnie chwile. Nie sądziłem, że tak można się od tego poparzyć. Na szczęście byłem na tyle zapobiegawczy, żeby przynieść eliksiry. Na wszelki wypadek będę miał w przygotowaniu nalewkę przyspieszonego wzrostu. Dostrzegasz, że wspomniana nalewka jest otwarta i pusta. No cóż. Poszukaj szkielet. Trudno stwierdzić, jak dawno ten ktoś jest martwy. Ale sądząc po ilości butelek walących się wokół, domyślasz się, że z życia był to jakiś alchemik. W kierunku wody ściekowej płyną stróżki różnokolorowego płynu. Dobra. Złazimy. O! I będzie glut. A nie będę czekał. Lecimy. Walka. Lon zielonego śluzu? Oj. Mówi, że mogą się rzucić złotką na słońce. Poziomy 12. Ale dobra. Się sprawdzi. Bo przynajmniej jestem jakoś szczególnie mocny. Pewnie zaraz odstrzegam te słowa, no ale wydaje się, że da się z nimi walczyć. Pojedynczo bądź co bądź, ale da się. Nie wiem. Spodziewałem się gorszych obrażeń. Dobra, Nolan. Wykańczaj go tajemniczym pociskiem, czy w sumie piłeczką. I jest dobrze. Dobra. I swoją drogą dla tych, którzy to oglądają w ogóle, Terraria przychodzi teraz na dzień. W sumie co drugi. Wiecie, no też muszę chociaż trochę odpocząć od rozgrywki, więc dobra. Pęknięte. Nie wiem, czy piękne, czy pęknięte mówił, ale dobra. Piękne, okej. Okay. No ale kontynuując. No. Po prostu stwierdziłem, że fajnie grać w ogóle, ale. Dobra. To już było. Chyba się to się nie zmieniło, tylko tyle co bluty teraz się tu pojawiły. Ja, no teksty są te same. No ale kontynuując. No wiem, że niektórzy z was to lubią oglądać i w ogóle, ale stwierdziłem, że za dużo tego spamiłem. Teraz będzie co drugi dzień. I pozostałe gry też postaram się, żeby właśnie wróciły. Co można zauważyć po tym, że w sumie... No teraz gramy w Battle Chasers. O, glut, dobra. Co jest? Nie mogę go zaatakować? Czy co? Dziwne. Jakby był pod teksturami. No, coś się najwyżej zbugowało. I nie wiem, czy przez to sobie nie zablokowałem, dajmy na to ukończenia tego podziemia. O, dobra, zauważył mnie, chce mnie zabić, jest dobrze. No, schemat taki sam. I w sumie, dobra. Wiecie, co tak naprawdę mogłoby tylko poprawić jeszcze moją opinię na temat Nolana? Tam Knolana, jak na niego mówią. Gdyby się okazało, że ten jełup jeden wielki może bić po głowie kijem. Bo ja lubię magów w ogóle. Magia to mój klimat zazwyczaj, podkreślam. Ale jednak preferuję, kiedy mag ma jakiś sposób samoobrony. Czy to poprzez bicie kogoś kijem po
łopytynie, czy przez cokolwiek innego. Dobra. Masz coś... za... nie, tylko za 20. I co bym nie wybrał, to... niestety spowoduje, że będę po glucie. Więc nie ma co czekać, piłeczka. Bum, glut pada. Niewiele w temacie. Najbardziej mnie zastanawia, czy on ciągle ten kostur gdzieś odsyła i potem go przywołuje ponownie, czy co? Oj! To już może być trochę niebezpieczne. Ale jeśli uda się je rozdzielić, to będzie dobrze. Dobra. Spokojnie. Nie, nie ma szans chyba. Trzeba będzie walczyć z... dwójką. No to już może być naprawdę ciężkie. I tak, wiem, że mogłem ich ogłuszyć, ale... no nie stwierdziłem, żeby to było aż tak warte uwagi. Rzut głazem. A w sumie zobaczę ten zryw. O, on kosztuje 2 punkty. Okej, okay, warto wiedzieć. Łocie, jakie to duże. Dobra. To nie wiemy, że pierwsza akcja tych glutów się nie uda. Okej. Okay. Bardzo zajmie się jednym. Nolan drugim. Okej. Okay. A, czyli ogłuszenie już zeszło. Super. Dobra. Nie ma co się przejmować. Możesz bić tego nam do buta. Jak w sumie dwa są już bliskie śmierci, to można zrobić... nawet kosztem tych 5 punktów many. A, super. Dobra, skoro i tak Nolan już ich wykończy, to... jeśli na wypadek gdyby nie wykończył właśnie, to warto byłoby rzucić jeszcze to. Ej, te zdolności na pewno mi się podobają, taki... to taki temat bardziej typowy mag, ale... fajne, w moim odczuciu, naprawdę bardzo. Dobra, 17 minut. Mamy dalej... dosyć daleko. Nolan dosyć mocno ranny się został się. Ale mimo to nie ma co się przejmować, damy radę i w ogóle. To jest naprawdę zaskakujące, no... początkowo naprawdę myślałem, że są jakieś inne te wszystkie... ścieki, ale jednak proszę, standardzik. Tylko ucieczka was ochroni, tak, fajnie, Breto. Bij, zabij. Dobra, piłeczka. Nawet nie ma co czekać na jakieś niezwykłe sosie. I dobra. I krytyk. Dziękuję bardzo, udało się bez strat, wyjątkowo. I tyle? Pfy. No idealnie. Idealnie, Nolan, to podsumowałeś. Dobra. Czyli idziemy tu. Nie wiem, czy ostatnio ta część była dostępna. Pewnie tak. Zatrzymasz na prowizoryczne stanowisko alchemika. Obok butelek leży nakreślona na prędce notatkę informująca, by nie dotykać. I oczywiście moja drużyna jest takim jełobstwem, że posłucha się notatki. Co z tego, że w sumie... właściciel albo został zżarty przez gluty, albo wpuścił te gluty i nie powinno się mu ufać. Oni tak są na tyle grzeczni, że oni posłuchają. I co my tu mamy? I... hej, wy tam! Ściekowcy, potrzebna mi wasza pomoc. Czy to mysz? Tak jakby. To nie jest moja normalna postać. Za coś, co uczyniłem bardzo dawno temu, rzucam na mnie urok. Co takiego zrobiłeś? Wolę nie mówić, to dość wstydliwe. Nie mogło być tak źle. Skoro nalegacie, byłem niegdyś głównym asystentem alchemika Larella. Swoją drogą mentor był z niego żaden. Podczas naszego pierwszego spotkania inny z asystentów uciekł z laboratorium, zapłakany i tyle go widzieli. Powinno mi to było dać do myślenia. Kontynuuj. Pewnego dnia poprosił mnie, żebym przyniósł mu kociołek do nalewek. Przez przypadek zaniosłem mu nocnik. Ale do wszystkiego był taki prędki, bez sprawdzenia dodał jego zawartość do mikstury. Dość powiedzieć, że wybuch, jaki nastąpił, zanieczyszczył jego laboratorium na długie miesiące. Zamienił mnie w mysz i spuścił do kanałów. Kontynuuj. Powiedział to tymczasowe, ale
tymczasowe, że pewnego dnia po mnie wróci, ale chyba jednak kłamał. Właściwie to on nie żyje. Po drodze mieliśmy jego szkielet. Naprawdę? Najwspanialsze wieści od dłuższego czasu. Chyba stąd były te krzyki, które słyszałem w zeszłym tygodniu. Nie można powiedzieć, żebym był z tego powodu załamany. Powiedz, jak możemy pomóc? O to chodzi. Larer wspomniał, że ma gdzieś tutaj prowizoryczne laboratorium. Jeśli je znajdziemy, może uda zdjąć klątwę. Jasne, zabiorcie. Świetnie. Otwórz kieszeń, ja do niej wskoczę. Przy okazji mam na imię Max. Miło poznać. Mysz Max. A, spoko. Czyli teraz musimy wracać do laboratorium. Nie problem, tak de facto. Fajnie. Jakaś to rozwija wszystko. Tylko dalej nie wiem, skąd te gluty. To jest trochę takie... Może nie tyle co niepokojące, co... Zastanawiające, bo jednak chciałbym rozwikłać tajemnice glutów. Dobra. Max wysuwa łebek z twojej kieszeni. To musi być tu. Postaw mnie na stole, to się rozejrzę. Zobacz Max na stole. Uważnie wczytuję się w każdą etykietę na butelkach. Które to było? Odkąd stałem się myszą, mam kłopoty z pamięcią. Max skupia się na jednej z butelek. Tak, to ta. Widziałem, jak to robi 1000 razy. Weź moździerz i ukręć tamtą kość, a potem dodaj tego płynu. Postępujesz zgodnie z instrukcjami Maxa. Jego małe oczka połyskują wyczekująco. Kiedy mikstura jest gotowa, wylewasz kilka kropel na kamienną płytę. Dziękuję, moja gehenna w końcu się skończy. Max czym prędzej podbiega do talerza i zaczyna chłopotać miksturę. Oj! Nie skończy się to dobrze. Mysz Max opuszcza drużynę. Wiesz, wypełnia smród spalonego włosia. Ognisty ślad na stole zdobi przypieczone futro. Na samym środku leży zabrudzony pierścień. Czyżby go połknął? Pierścień odwagi Juni, czy Juni, nie wiem. Ale dobra. Mój drogi nowy faworycie, co to daje? Przyspieszenie zmniejsza siłę ataku, ale zwiększa wszelkie obrony. Chyba najlepszy, komu mogę to dać, będzie Gali w sumie. A tobie, drogi jełopie, trzeba dać coś na obrażenia. Ale niestety nie mam niczego, co daje większą siłę ataku niż to, co masz obecnie, więc... A nie, tu jest, ale kosztem innych rzeczy. Nie jest aż tak ważny, aż tak warty uwagi. Okej. To idziemy dalej. W takim wypadku, tutaj gdzieś pamiętam, że chyba tam lazłem. Gdzieś tu była wajcha. Dobra, mniejsza z tym się sprawdzi później. Póki co idziemy, szukam glutów. Co to za zapach? Czyżby jakiś boseł? Ja. I widać już skąd glut się bierze. Oj. Aż za dużo tych glutów chyba tu będzie. Chyba, że jakiś jeden wielki. Głupi śmiertelnicy. Naprawdę sądziliście, że mnie pokonacie? To za nierozwaga. Za chwilę osądzą was bogowie. Fuj. Co za smród. Czyli jakiś kopiec szlamu. Obliczyłem swoje szanse na zwycięstwo. Są nikłe. Czyli mimo to, że ten boss ma 12 poziom i w ogóle to... jakiś efekt mam na sobie. Aha. Oj. Szkoda. Dobra. Tak czy jak prowokacja, musisz niestety. Żeby reszta mogła się spokojnie zająć swoim działaniem, więc tak. Na razie tajemny pocisk. I bum. Bla 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 bla. Czy jak to zwać? Fuj. Oj. Dobra. Teraz Gali. Czy ona ma coś wartego uwagi? Trząs, odwaga, ochronny cios. Dobra, ty Breto. Musisz zrywować niestety. Nie chciałbym tego, no ale innego wyjścia nie mamy. I swoją drogą ten szlab jest jakiś tak wielce inteligentny. Dobra, Nolan, masz tutaj coś fajnego, lodowa lanca. Otumaniony lub zamrożony, zadaje dodatkowo. Dobra. Czyli teraz to. A potem będziesz mógł używać tych swoich specjalnych zdolności. Wzrost obrony. Super. Bre, co masz ile? Za mało, ale.
Wieście coś, co? I teraz tak, Nolan. Rzucasz lancę. Gali. Odwaga. A, czyli on zawsze będzie rzucał na wszystkich. Super. No, trochę niepokojące, nie ukrywam. Walka może być ciężka, ale spokojnie, jakoś będziemy musieli dać radę. A ty znowu zrywuj. Niestety to leczenie jest mniej skuteczne, no ale... Innego wyjścia nie ma niż zrywować, żeby usuwać te trucizny i w ogóle. Dobra, Nolan, masz dużo many, więc... Tarcza many... Nie, nawet nie ma co czekać. Rzucasz to. Gali musi rzucić... Wstrząs? Nie, barierę, niech będzie. Aha. Ja niepokojąco jest to, że on zawsze rzuca ten atak. Super. Nie, nie, nie. Mówił też o nikłych szansach i w ogóle, ale... Ja tu nie widzę żadnych szans, żebyśmy my wygrali. Aha, super. No super. Śmierć. Co się dzieje się? Ta pewnie ucieczka. Dobra, trzeba będzie wleźć jeszcze raz, tylko tym razem nie iść do sali bossa, a skupić się na wszystkich pozostałych elementach. Nie ukrywam, starcie z nim może być sporym wyzwaniem, ale może da się jakoś lepiej przygotować na to. Nie wiem, nie skupiać się na obronie, tylko robić wszystko, żeby maksymalizować obrażenia jak najbardziej. I w sumie możliwe, że ten Garrison lepiej się sprawdził. No też z drugiej strony znowu jako kontrargument można powiedzieć o tym, że Nolan w sumie ma, jakby to powiedzieć najlepiej, więcej many, może jakieś inne efekty też rzucać niż same tylko obrażenia. Ale wiecie co, jeśli drugi raz się nie uda, to jest nadto prawdopodobne. Prawdopodobnie będę musiał się właśnie zmierzyć z... No jak to się nazywało właśnie z... moim przeznaczeniem, mówiąc tak najnormalniej w świecie. A inaczej to wszystko nazywając, będę musiał się skupić na tym, żeby, no, zawalczyć właśnie przy użyciu Garrisona. Coś wejchnęłem. Teraz jeszcze wejchnięcie tej wajchy otworzy tamte drzwi, a no otworzy. Więc zobaczmy jeszcze raz. Kryształ z kondensowanej manny, niezwykłe części, fajne. O, glutek jeszcze jeden. Dobra, nawet nie ma co czekać, trzeba go pobić po prostu. Standardowo, C. Pewność niestety nie najbardziej fortunna, ale no. Przynajmniej będę miał podwójny zryw przygotowany na jakieś krytyczne sytuacje. Prawie. No i za 100 ponad diabło, tak, sobie ten glutek. Dobra. Mamy dwa zrywy. Nie wiem. Nie wiem szczerze. Ale jakby nie było. Się spróbuję to ogarnąć. I z tym mam pewnie pełno mikstur. I teraz tak. Nie to. Kalibreco. Dobra, fajnie, ale... Szukam mikstur leczniczych. Czy mam jakieś faktycznie? Dobra. Można lecieć. I zobaczmy, jak to zadziała tym razem. Też coś czuję, że tutaj trzeba byłoby się lepiej przygotować. Wtedy nie spodziewam, jakie obrażenia on bije. A, jeszcze 6 punktów ma Nolan do rozdania. Super. Dobra, czyli idealnie. I teraz jeszcze tak. Gali ma jakieś dodatkowe, czy nie? 4 punkty. Okej. Niech będzie tyle.
Nie, dalej nie umiem w sterowanie. No i Breto jeszcze ma 4, ale u niego to jak nic u tego trzeba będzie. U. O, niech będzie tak. I teraz tylko muszę zobaczyć ich te umiejętności tutaj. Mhm. Drużyna rozpocznie starczą. A ona... Dobra. Hmm? Dobra. Nolan X, potem szybko Gali RT. No i lecimy. Dobra, nie da się jakoś przeminąć. Niestety nie. No, jakie Vredota. Wszystkie te bonusy się wytracają zanim zdąży on się pojawić. Czyli musimy walczyć w ten sposób. Okej. Mhm, dobra, fajnie już to gadał. Miejmy nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej, jeśli nie, to już mówiłem. Nie no, oni twierdzą, że mają szansę i to spore. Dobra. Mhm, w takim wypadku od czego tu zacząć? W sumie najlepiej pójść na... co? Tej następnego ciosa, póki co, żeby po prostu każdy atak więcej bił. I dobra, jest utumaniony, to teraz jeszcze tylko trzeba... Zacznijmy od tego, żeby trochę wolniej akty przyjmował. Potem choroba i potem już spamimy lancem. 99, i tak ma sporo odporności. Tja. Dobra, Breto, nawet nie ma co czekać. Uhu. Może to być guzik do trumny, ale sprawdźmy jak to zadziała. Właśnie wydaje się to być najprawdziwszą zdolnością, jaką mam obecnie dostępną. Dobra. Czyli teraz będzie dużo po prostu ruchów tego typu. Mhm. Dobra, mamy sobie już przemrożenie, to teraz same na choroba. Mhm. Dobra, mamy sobie już oba efekty, czyli teraz lodowa lanca. Mhm. Nie. Tego ataki są aż za mocne, mi się wydaje. Czyli prawdopodobnie mój błąd. Tak po prostu porywam z tą mutyką na słońce. Tak, prawdopodobnie drużyna musi trochę podekspić. Dobra, wiecie co? Odpuśćmy sobie to póki co. Super. Jeśli teraz nie uda uciec, to się wkurzę. No, niestety. Wiecie co? Porażka. Jedna wielka porażka. Na zakończenie jeszcze bym tylko spróbował zająć się jednym celem tej całej... Jaki tam, no... Tej... No... Tej tutaj... Pitch... Mhm. Polowania... Próba ognia, poziom 12, poziom 13, pokostki w błocie, poziom 13. Nie wiem o co chodzi, ale... Mhm... Dobra. Dobra, dobra. Mhm. U. A, czy to są te wszystkie... Aha, okej. Okay. Fajne, fajne. I to są po prostu takie na zasadzie słuchaj, tu są tacy trudniejsi wrogowie, większe wyzwania. Zajmij się tym, to dostaniesz nagrodę. Fajne, dobra. Wesprzyj? Mhm. Ej, witam. Wyglądacie na takich, którzy śmierdzą groszem. Wesprzyj to 500. Pomóżcie mi usprawnić kuźnię, sprzedam wam najwspanialszą broń i pancerze. Wesprzeć kowala? Tak. Dzięki, nie pożałujecie tego. Gdyby każdy tak, jak wy doceniał kowalstwo, świat byłby o wiele lepszy.
Żelazny Bordzio będzie teraz przyszedł podążyć niniejsze przepisy i będziemy sprzedawać niezwykły kwipunek. Kim jesteście? Jakby nigdy nic. Aha. No, nie zapowiada się na razie, żeby to miał. Może niedługo będzie miał jakieś lepsze. Ale na obecny moment jeszcze nie ma nic na tyle fajnego, żeby po prostu się tym zająć. Dobra, niedługo może będziemy już lepsze, naprawdę. A póki co, w takim wypadku, wiecie... Poszedłbym jeszcze się zająć paroma innymi sprawami, ale nie wiem w sumie. Może ewentualnie trochę bym jeszcze tutaj powalczył, czy coś, ale... Prędzej niż w tym miejscu, tym poszedł na wybrzeże Kłów i tam trochę pobił. Ale to już raczej zrobimy w następnym odcinku. Chyba wybrzeże Kłów to się nazywało, czy ścieżka Kłów, nieważne. Wiecie, spróbujemy tą jaskinię, tak wiatrowisko, ścieżka Kłów. Więc na zakończenie zobaczymy sobie z jeszcze jednym glutkiem. Po czym, żeby nie było, następny odcinek będzie głównie może planem na to, czy w sumie nie tyle co planem, co próbą pokonania, jak mu tam tego, no. Tego całego żywioka ognia, o którym tutaj wspominali. Ojeju, 28 normalnie. To nie ma porównania. Widać, że to nie jest lokacja już na mój etap, ale no. Pewnie typu, że coś popróbuję. Z różnych powodów. Dobra, fajnie, fajnie. Też w sumie mówiłem, że to w następnym odcinku w sumie mam dopiero 36 minut. Więc może udałoby się nawet jeszcze dzisiaj to wszystko załatwić. A w sumie czemu nie, spróbuję. Ale tam poziom 12 pisali, więc może być różnie. Ale w sumie coś czuję, że nie może być aż tak źle jak z tym glutem. No i niestety przeżył. Gdybym miał ze sobą tego, jak mu tam... No, Garrisona to pewnie by nie przeżył. Tak to wszyscy by bili fizycznie i byłoby fajnie, a tak, no niestety. Muszę się liczyć z tym, że... Noran może nie jest najlepszym wyborem. Ale nie ma przebaczenia, ja go nie odpuszczę, on musi ze mną łazić. Po prostu polubiłem gościa. Nie wiem, co to oznacza, ale ja chcę to zobaczyć. Kilka fal. Dobra. Poziomy 11, no to już jest fajne. Dobra. W pierwszej kolejności trzeba się pozbyć gluta, standardowo. Niestety się to nie uda, już widać, ale no. Chociaż? Dobra, Nolan. Cała nadzieja w tobie. To potem marujemy z Riffen, ale wiecie, no. Ja się tam nie przejmuję z Riffen, jak łażę po zwykłych lokacjach. Dobra. No i macki! Bić, zabić! Oj! Pajączek mnie ugryzł. Okej, okay, co? Bij, zabij. Jeśli ci nie uda, to Nolan ze swoją piłeczką dokończy roboty. W sumie... Fajny, naprawdę. Fajny pomysł na postać z tym Nolanem. A kolejne gluty, dobra. W sumie nie ma nawet co myśleć, trzeba po prostu bić, zabić. Oba. Oczywiście pogryzą mnie strasznie, pewnie jeszcze zamordują mi wszystkie postacie z życiem, ale... Teraz coś tak żeście uwzięli na mojego czarodzieja. Dobra, Breco, skoro się tak uwzięli, to ty go wylecz, jak będzie pierwsza lepsza okazja. Może tylko 10 tego zrywu, no niestety. Generowanie zrywu na Nolanie jak nic będzie strasznie... uciążliwe? Ja to jest chyba najlepsze słowo. Ale dobra, mniejsze z tym. Jeśli Gal dobije. A wiadomo, że. Chciałem powiedzieć, wiadomo, że nie, a jednak proszę. Się udało, dobra. Lodowy pocisk. Zobaczymy, jak tym razem to wyjdzie. A super. Spowolnił go na tyle, że teraz Brato będzie się ruszał. Nie zmieni to wiele, no ale jednak. Gdyby się tak ukryty, to byłby spokój. Oj, ale nie jemu. No niemniej jednak. Te lokacje i tak są na tyle proste, że nie trzeba się tym wielce przejmować. Tak więc no. Od naszej jaskini niezwykły dzieli nas już tylko to starcie, więc w sumie. Wykonamy je dzisiaj, a jaskinia już w następnym epizodzie, jednak będzie dobrze. Mamy dwa zrywy.
Zmarnuję je, pewnie będę żałował, ale no niech będzie. No, rzucamy kamyczkiem. Nagłuszone. I teraz tak. Gluta łatwo będzie uczestniczyć. Tamta dwójka zajmie się jednołakiem. No, też nie. Trzeba dokończyć gluta, żeby przynajmniej jeden wróg opadł całkowicie. Dobra. No to teraz jeszcze raz w niego. I jako, że w sumie jesteś na razie takim bardziej od tego, żeby mieszać trochę w tym wszystkim, to te. Ło. Się zaczyna niebezpiecznie robić. Ale dobra, będę to miał już wystarczająco dużo. Nie pamiętam, co się nazywało, żeby. Ale no, wystarczająco dużo tego czegoś, żeby się wyleczyć, więc. Dobra, rzucamy kolejny raz. Oczywiście, nie spowolnił to jego działania, bo po co? Na całe szczęście nie mądrze, żeby się leczyć zamiast bić, zabić. Czy nie leczyć się, tylko oczekiwać czegoś tam. Dobra, i. Gdybym raz zmienił decyzję i zamiast lutowego ubitego, to bym teraz nie dostał tych wielkich obrażeń. No ale dobra, nie ma co się w sumie przejmować, czy tam płakać tym rozlanym mlekiem. Mamy zrywy znowu, fala ukończona. Damy radę. A, dwa nietoperze. Ale bym chciał powiedzieć, że nie trzeba się tym przejmować, no ale jednak 11 poziomy mogą spowodować, że coś tam się stanie. No. Niemniej jednak. Dobra. I bij, zabij. Nie trzeba się tym jakoś przejmować szczególnie. No ale on wykończy pomału tamtego. Oczywiście z niewielką pomocą Gali, która teraz rzuci kamieniem w. No w taki sposób, jednak. I dobra. I po pierwszym nietoperzu. Ej, ale nie musieliście w ten sposób działać, Breto. Co mam zrobić? No to tylko nie groźny golem bojowy. I teraz uwaga, uwaga, czy Breto zdąży się wyleczyć, czy jak zwykle gra powie no? No i gra powiedziała no. Jest to wielki problem, ale jednak fajnie by było, gdybym był w pełni zdrowia, kiedy mam się męczyć z tym całym. I z tym żywiołakiem czy coś. Serio. Jeszcze jednak jeden siedzi na drodze. No cóż, mówiłem, że zajmę tym wszystkim, co się zajmę tym wszystkim. Zgodnie z obietnicą jeszcze muszę. Niestety. Ale tak, fajnie, słabe usze, gadaj zdrów i w ogóle, bij, zabij. Fajnie, fajnie. Dobra, zanim on zrobi ruch, to lepiej rzucać piłką. Bo w sumie ta piłeczka jest taka. Nie znaczy, że fajna animacja. Naprawdę mnie ta animacja kupiła, jeśli chodzi o postać cały kształt. Najważniejsza, jaka była badziewna. Za to po prostu już jest super. No ale dobra. Piłeczka. Znowu. Oczywiście, w Breta, bo jakby inaczej. Bij, zabij. No to tak, teraz lecz się, Breto. Ej, dobra. Teraz, gdzie to jest? Opatrzenie ran. O, to będzie przesada, no ale niech będzie, że rzucę jeszcze to dla bezpieczeństwa. O, poczekaj, to idealnie miał zrywa na to. Ciekawe. No jasne. Ale w sumie, gdybym tego nie zrobił, to teraz Breto nam padł. Tak, to przynajmniej jest szansa, że przeżyje. Nie, oczywiście. Dobra, fajnie. Starczy tego Breto, jak zwykle w połowie martwy. Zresztą jak reszta prawie też. Pewne zwycięstwo, dużo ekspów. No, ale do ognistej jaskini to już w następnym epizodzie udało się zrobić, co mieliśmy. Ja też nie ukrywam, zawiodłem się delikatnie trochę na tym naszym jełopstwie w kanałach.
No ale to tyle, więc ja dziękuję, do zobaczenia w następnym epizodzie, no i to tyle, trzymajcie się, hej!